Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 22 na mapce Kolonia. Młody na gospodarstwie. Sezon pierwszy. Co w dzisiejszym odcinku? W tym dzisiejszym odcinku akcja Obornik. Dawno nie było, no raczej tylko na tej serii, na tym kanale. Tutaj 40. Zakupiłem sobie takiego agro meta, coś tam. I zaczynamy tutaj pracę. Tutaj oczywiście 60 z turem stoi, czeka, żeby ładować, więc elegancio. Więc co tu powiedzieć? No trochę późno, no bo dzisiaj dopiero wtorek jest, nic wam na weekend nie nagrałem, sorry. Sorry, ale jakoś tak szczerze powiem wam, nie miałem weny, żeby to jakoś tak nagrywać. Jakoś chwilowej weny, a. Co to? Jeźdź do przodu. Zapomniałem, że tu na skrzyni gram, widzicie? Zapomniałem na skrzyni, dobra. A gdzie trójka? Chyba czwórkę zapniemy, da radę. Da radę na czwórce. No tak sobie, ale dobra, to niech będzie, może i trójkę nie zniesiemy. Da radę pod górkę tam. No i tutaj ładnym to trochę, a parę groszy kupiłem praktycznie. O, za szybko trochę tą trójkę będziemy mieć, za szybko czwórkę. Trójeczka będzie idealna. Więc trochę mnie kosztował, no niedużo mnie kosztował, od znajomego kupiłem. Ten rozrzutnik mówię. O kur, przepraszam, coś mi się tutaj załączyło niepotrzebnie. A pracownik mi się załączył, dobra, tutaj zajedziemy. A tutaj już zaczniemy sypać. Na trójce będziemy jeździć, o tutaj sobie zajedziemy elegancko. Tu nie będziemy to wyrobić, ale to wyrobimy później, tu nie wiem, tu raczej obornika nie było dane, więc. A usiądziemy tutaj, trochę będzie ciszej, bo tam z tyłu ten rozrzutnik okropnie hałasuje. Jakoś sobie damy to raz koło razu i musimy jeździć, więc tutaj praktycznie widoczny ten obornik jest, więc nie ma czym się przejmować. Dobra, przełączymy się tutaj, przejedziemy. Powiem wam, no trochę już mam lepszy humor. Trochę lepszy humor, udało się uratować 30. 30 już działa, już pierwsze transporty robiła. Jeszcze trochę docierania zostanie, no wiadomo, no to nie trzeba też zajeździć od razu, wziąć o nich powoli, lekkich transportach. Pochodzi sobie, popyka trochę, no jak na razie zauważyłem różnicę taką, że na pewno mam ciśnienie takie jak powinienem mieć. Nie mam już problemu, że ciśnienie spada i tak dalej, mam wszystko tak jak powinno być. Więc jestem zadowolony, że cokolwiek coś udało się na razie zlikwidować. Zobaczymy jak dalej. Ciśnienie jeden punkt, który miałem problem, udało się zlikwidować, więc jestem zadowolony, że już mam normalne ciśnienie. Na ciepłym silniku tam 5 barów, powyżej 5 barów trzyma, więc moim zdaniem jest już zdrowe. To już jest zdrowe, przyczyna wyeliminowana, jako była. Więc jestem, no trochę jestem szczęśliwszy, ale tak nie do końca. Bo to jeszcze wiadomo, testy i tak dalej, pójdzie w pole dokładnie. Będzie wiadomo, co jeszcze dolega. Mam nadzieję, że już więcej nic jej nie dolega. Już nie będę miał żadnych problemów, że tam płyn czy woda się wlewa do silnika. Mam nadzieję, że już takich problemów nie będę miał. No co, dzisiaj wtoreczek, godzina 16, po pracy jestem. Miałem się wziąć za jakąś robotę uczciwą. Mam na pewno siewnik, wędruję na garaż, muszę tam porządki zrobić, teraz mogę robić siewniki, tam jeszcze inne rzeczy mam do zrobienia, różne eksperymenty, które tam sobie chcę zrobić, więc pracy mam, jestem zadowolony, że coś w końcu trochę tego ciepła jest, ale smutny za to, że no nie ma tego deszczu potrzebnego, co teraz powinien być deszcz, nie widać w prognozach, ale i tak nie jest tak gorąco. Jest po prostu zimno moim zdaniem, no jest chłodno, nie jest gorąco, czyli taka dobra temperatura do życia. Kawusi trzeba się napić, bo pracy coś mi się mówię, zaraz pójdę spać, mówię. Walnę sobie kawusi, zrobię kawy, tyle mam do wypicia, że... Oho, zapasu tyle tej kawusi, to tam... Trzeba wypijać. No i elegancko tutaj obornik idzie. No wiadomo, gramy na precyzyjnym rolnictwie, to czyli tak już tak nie wydaje, bym musiał sobie zmienić tą dawkę ręczną, ale już nie będę kombinował, też dużo tego towaru nie mam. A chcę trochę na polach rzucić, żeby jako pierwsza nawożenia była dawka.
bo tutaj raczej, tak jak Wam wspominałem, będę chciał rzepak zasiać, ale Wam tego nie będę tutaj na tej serii pokazywał. Tutaj na tym polu będę chciał właśnie zasiać rzepak, a siewy rzepaku zobaczycie po prostu na tej drugiej serii. Tam już mam też przygotowany, tylko czy będzie mi się chciało nagrywać. Teraz właśnie jest ciepło i mi się już tak bardzo, tak szczerze Wam powiem, że mi się bardzo nie chce nagrywać, bo jest ciepło. Więcej się na dworzu siedzi niż przed komputerem. Zimą to bardziej jakoś miałem chęć usiąść, ponagrywać kilkanaście odcinków, a teraz jakoś nie mam tej na razie chęci tam. A żeby coś Wam tutaj puścić, to mówię, coś Wam nagram. Mówię, przez weekend mi się nie chciało, a to się porobiło w sobotę, a to się w niedzielę posiedziało troszeczkę na dworze, więc no tak trochę czas się spędziło, fajnie, odpoczęło się trochę. Pogódka fajna, to trzeba korzystać. Ach, kawusia, dobra. Zaraz energia będzie do pracy. A, no cóż, no. Tak poza tym, mam taki jeden pomysł, co by tutaj na kanał by można wrzucić. Tak z życia realnego. Nie wiem, czy mi się uda. Zobaczę przy żniwach. Tam może Wam tutaj jakiś krótki materiał rzucę na kanał, taki tam ze 3-4 minuty. Jak to u mnie żniwa będą wyglądały, moby było, albo, no bo teraz już nie mam tak z czego, co tam Wam nagrać, może tu niejakie prace pożniwne jeszcze delikatnie rzucę. Może coś doradzicie mi, no może będziecie moim takim doradcą, może coś zobaczycie. Ja tutaj Wam gadam o tej 30, a jeszcze jej nie widzieliście praktycznie, tej 30 mojej. Mojej wydałem, o Jezu, ile już nią wydałem, to już szkoda gadać, bo bym wiedział, to bym nie kupił na pewno. Drugi raz mówię Wam, bym jej nie kupił. Po tym, co ja się przemęczyłem z nią, mam nadzieję, że to już będzie koniec, bo no to jest normalnie, płakać już mi się chciało, ale aczkolwiek dało się radę, zrobione, oby tak dalej było. No i tak jak mówiłem, za mała, ale odpowiednia chyba dawka tutaj pójdzie. Dobra. A, zapomniałem, że to działa ta śmieszna kamera, dobra. Może być. Może doładujemy go, a jeszcze przejedziemy, ładnie skręciłem. Zapomniałem, że tu jakoś dziwnie ta kamera działa, głowa się odwraca do tyłu, więc... Poczekaj, muszę do przodu jeszcze pojechać. Dobra, to jeszcze rozsypiemy ten kawałeczek. Rozsypiemy, zasypiemy, tutaj jeszcze będzie trzeba kawałeczek dokończyć. 40 w akcji, trochę 40 porobimy. Znalazłem jakąś 30, ale nie miałem czasu jej przetestować nawet. No musiałem rzucić ją na spokojnie przetestować. Zobaczyć, czy ona jest warta, czy ona jest jakiś śmieć, ulep. A mówię, no ja chciałem na tutaj podstawie 30 robić tą serię, ale no... O, sorry. Ale no niestety wyszło jak zawsze. Nie, zawsze jak chcesz coś, to i tak ci nie wyjdzie, jak powinno. Dobra, ładujemy, pojedziemy na kolejne pole. No tamtą kukurydzę muszę na ziarko skosić w końcu, nie wiem, kiszynkę robić, ale nie. I łąkę by się przydało teraz skosić też jeszcze. Nie wiem właśnie, nie wiem, bo miałem tutaj te byki trzymać. Dobra, już tam nie będę kombinował, przyjdzie to. Palimy tutaj naszą 60. Zobaczymy, a tutaj będziemy musieli kierować tutaj trochę, tak? Dobra, jest jedynka. No mówię, zapomniałem, że tutaj gram na tym. No, długo się nie grało, więc... O, ale żem trafił! Żem trafił, zajebiście. Ujujuj. Mówię, teraz będzie ciężko mi tutaj. Zapominam, no i widzicie, i tak zapominam przerzucać te biegi, no ale co poradzisz? Nieprzyzwyczajony człowiek. O, teraz mi się udało trafić. Nieprzyzwyczajony człowiek. No Jezu. Nieprzyzwyczajony do ładowania turem, naprawdę. Dawno już, naprawdę już dawno nie ładowałem turem, widać. Widać skutki. W ogóle dawno nie grałem tak farminga, tak żeby sobie spokojnie pograć dla siebie, bo jakoś nie mam weny po prostu, żeby grać.
Tak dla siebie. Jak dla was jeszcze nagrywam, to jeszcze trochę tam on. Wziąłem ziemniaki, pojadę sąsiadowi. Jakbym dla was nie nagrywał, to praktycznie nie grał tego Farm Guy'a. Tak się zastanawiam. No wstecznie miał być. No i przerzucę się wstecznie. Ja tak się zawsze zastanawiałem, co ja będę robił, jak dorosnę, czy ja będę grał jeszcze na tym komputerze, czy cokolwiek. Na tą chwilę sobie sam już odpowiedziałem, tak martwiłem się, jak to będzie wyglądało moje życie, jak się dorośnie, no ale jak na razie, no... No na razie się gra, jak widzicie, Farminga. Więc nie ma tragedii. No mówię, mam jeszcze fajny jeden pomysł na jedną maszynkę, ale nie wiem, czy mi to wypali tak szczerze. Materiały już mam, tu w życiu realnym oczywiście, nie tutaj w Farmingu. Oj, już potakusowałem. Mam pomysł na jedną maszynkę, która może by mi pomogła trochę w pracy, ale do końca przekonany nie jestem, czy mi to wyjdzie. Będę musiał testy przeprowadzić, próby i tak dalej. Dobra. Oj, pyk, tutaj to ten, zjedziemy. Ten turbo wchodzi. Dobra. Dobra, tutaj przejedziemy. Dobra. Zgasimy 60, przejedziemy tutaj obok na pole. Jak to bywało, zazwyczaj robię jedno koło drugiej. I ogień, jedziemy. Tutaj blisko granicy. Tu raczej jakąś, nie wiem, oziminę tutaj może się posieje się tutaj elegancko. No nie wiem, zobaczymy. No chciałbym tutaj też ruszyć tego rzepaku. Sami cały czas sobie zboże siać na tym młodym na gospodarstwie. To nie, no bo w tym, że jeden plus, bo przecież tak jak wam wspominałem, idzie kombaj, będzie drugi bizona, będziemy kupować, bo nic innego nie znalazłem takiego, co by mnie bardzo zainteresowało. Bo jednak tą Wistulą, no trochę męczarniej, ale fajnie, nie powiem, że nie fajnie. Fajnie się kosiło tą Wistulą, chociaż kilka sezonów, co ja tu kosiłem, 3 sezony ją wychodzi na to, no to powiem fajnie, nie powiem. Fajny kombajn. W życiu realnym ciężko spotkać już taki, tylko w muzeum można, ktoś tam może jeszcze jako prywatna osoba posiada to, tak jak na kiedyś na live rozmawialiśmy. Ale mówię, tyle tam. Nie ma co, trzeba się rozwijać, chociaż tego bizona dłużej rozwiją. Musimy to zmniejszyć bieg, bo nie podjedziemy pod górkę. No dużo tam się nie przeskok, już technologiczny nie jest duży, a moim zdaniem większy jest, no bo też wiadomo, sieczkarnie i te sprawy będę chciał kupić, bo tutaj nie będę tyle słomy też produkował na marne, no bo to tak jest bez sensu cen. No i oczywiście, no będzie trzeba się zacząć rozwijać jakoś tutaj, no już mam dwa ciągniki, no, trochę może przesadziłem, ale no jeden potrzebowałem z turem, jeden do takich pracy, więc muszą być, no muszą być, no. Wybaczcie, ale muszą być, no nie mam wyjścia, no musi być i koniec. Bo jakbym miał tak jeszcze na dwójce będzie mieć, to może szybince tego obornika pójdzie. Tak będzie spokojniejsza jazda, tak to wałek się nie urwie chociaż. O, no i dobrze, możemy tak spokojnie jechać tutaj. No, dzisiaj odcinek przeważnie taki będzie, jeszcze musimy jakąś rotacyjną jechać kupić. Obejrzeć, będę musiał zobaczyć, czy jakieś małe rotacyjne są, to by się przydało skosić tamtą trawę. Co ja z tą trawą teraz robię? Nasiano chociaż przerobić, jakieś sprzęty małe posprowadzać, takimi... Takie polskie sianokosy zacząć robić, może będzie taka zgrabiarka tego gwiazdowa, na... muszę na... poszukać na internecie, czy będzie taka dostępna, zgrabiarka, przygrabiarka. Właśnie nie wiem, czy takie coś już wyszło, jakiś mod, o sorry, już chyba za dużo gadam. Dobra, chyba za chwilę będę kończył, bo już mi zaczynają głosy z tej strony głosowej wysiadać od gadania. No dziwne, za dużo gadam, jak się cały czas gada. Pracy non stop, język lata i struny też zaczynając zmęczyć się dzisiejszym dniem, ale takie życie, taka praca, ale jakoś działamy powoli. Dobra, chyba że was więcej nie będę zanudzał,
Ładnie tutaj wychodzi, ładnie tekstura, bo tak to miałem na rzysku, ale gówno co widział, za przeproszeniem. Więc dobra, nie będę już tutaj wam głowy zawracał tutaj obornikiem, ja tu sobie poza odcinkiem dokończę ten obornik. A niedużo mi zostało, tutaj pole, tam pole jeszcze zrobię. Tam nie wiem, czy dawałem już obornik, nie pamiętam, mówię, dawno nie grałem na tej serii. Więc nie pamiętam, co ja robiłem, nie pamiętam, co wczoraj jadłem nawet, a mam pamiętać takie rzeczy. Dobra, tutaj nawrócimy się jeszcze. A później jeszcze wieczorkiem się przejadę na pole piwnikiem. Powoli go też docierać, żeby to jakoś chyba miało docieranie, bo tak to przy życiu go nie dotrę teraz. A trzeba ostrożnie silnik dotrzeć, żeby go nie przemęczyć. Więc taka przejażdżka nikomu nie zaszkodzi raczej, nie powinna. I w transporcie, nie, transportu dużego nie miałem, lekki transport, jak na ciągnik to lepiej. Ale hałasuje tutaj ten zarzutnik, ale ładnie rzuca, chyba 4 metry, czy 3 metry. Nie pamiętam, nie pamiętam. A może i 4 metry, bo sporawo to rzuca i tak widzę. Sporawo w miarę, ale dobra, tam ile rzuca, tyle rzuca. Dobra, więc dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii, albo z drugiej serii. No, zależy, co tam mi się uda nagrać. W tygodniu, albo na weekend. Nie wiem, czy może jeszcze w tym tygodniu coś usiądę i nagram. Może nie powiem, że nie. No, zobaczymy. Dobra, na razie, cześć, pa, miłego popołudnia.